Minęła godzina 18, przed mikrofonem Roch Siciński. Kłaniam się publiczności zgromadzonej w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Dobry wieczór Państwu. Oklaski pełne przedświątecznego entuzjazmu, co chyba oznacza, że podobają się Państwu drobne upominki od Radiowej Dwójki, które na Państwa czekały w studiu S3. Bardzo nam miło. Witam także... Witam także radiosłuchaczy, zarówno tych ogarniętych domową krzątaniną, co zupełnie zrozumiałe, jak i tych, którzy już wszystko na jutro mają gotowe, zazdroszczę, jak i tych z Państwa, którzy w drodze, czy to na spotkanie z bliskimi, czy to w drodze do rodzinnego domu, czy na świąteczny wypad do jakiegoś pięknego miejsca. Proszę jechać ostrożnie, bezpiecznie, a my w zamian obiecujemy zapewnić najlepsze muzyczne towarzystwo na tę najbliższą godzinę. No bo właśnie, kontekst dzisiejszego koncertu jest oczywisty. To kontekst przedświąteczny. My ten koncert traktujemy trochę na innych zasadach. On się rządzi własnymi prawami. Gdyby spojrzeć tak na cały cykl, na całą serię jazz.pl, to koncert osobny. W związku z tym, na tę wyjątkową okazję, zaprosiliśmy artystkę, której twórczość także rządzi się własnymi prawami. Także artystkę, której twórczość można nazwać twórczością osobną, no bo ciężko ją zaszufladkować, skategoryzować styl, gatunek, czy jakkolwiek chcieliby Państwo to nazwać. No i niezmiernie nam miło się zrobiło te wiele tygodni temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że zgodziła się dla nas i dla Państwa dziś wystąpić. To było jak taka obietnica udanego dnia przed Wigilią. Co będzie jutro, tego nie wie nikt, ale już wiemy, że dziś będzie pięknie. Tą artystką jest rzecz jasna Gaba Kulka, która dla Państwa zagra na fortepianie, zaśpiewa oczywiście, ale także będzie Państwu trochę opowiadać, więc ja już ograniczę się tylko do przedstawienia zespołu, dziś w powiększonym o 3 saksofony składzie. No ale na kontrabasie zagra Wojtek Traczyk, duże brawa. Na perkusji Robert Rasz. A na saksofonach Marcin Gańko, Tomasz Duda i Jarek Botur. Życzymy Państwu wspaniałego wieczoru z Gabą Kulką i jej zespołem. Christmas sharing, but I pause because hanging my stocking, I could hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure, it's dark out, not a single spark out. Find my clack and jar. I say, who's there? Who is it? Stopping for a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me? Well, it's just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling, or could that be growling? My legs feel like straw. You reply, is that you, Santa Claus?
Is that you? Santa Claus. Oh, yes, Santa, you gave me a scare. Now stop your teasing, cause I know you're there. We don't believe in no goblins these days, but I can't explain why I'm shaking that way. But I can see old Santa through the keyhole. I get to the there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Oh, please, please, get in my knees. Is that you, Santa Claus? Oh, that's him, all right. Dobry wieczór. Ogromnie się cieszymy, że dołączyli do nas Państwo w ten dość nietypowy dzień jak na koncert. Jest to, przypomnę, Wigilia Wigilii. Okres kojarzony bardziej z ostatnim panicznie sklejanym łóżkiem, ostatnim kablem światełek zaplątanym i oczywiście rozplątanym bez żadnego problemu, a także z wszechobecnymi infekcjami górnych dróg oddechowych, których to też również, jak słuchać z mojego bardzo jazzowego, ale jest to jazz.pl, więc jakby wolno mi głosu, biorę udział w tym roku również. Także właśnie, pozdrowienia dla wszystkich chorych. W trzech słowach, może kilku więcej, o doborze utworów na dzisiejszy wieczór. To jest wszystko muzyka, która towarzyszy moim świętom od wielu, wielu lat. Znaczy niektóre utwory są nowsze, ale generalnie są to dźwięki, które rozbrzmiewają w moim domu w grudniu i tymi dźwiękami chciałabym się z Państwem podzielić. A płyta, którą pamiętam bardzo dobrze od wczesnego dzieciństwa, która zawsze pojawiała się na gwiazdkę, to była płyta Ella Fitzgerald z kolędami i to jest jedna z tych kolęd. It came upon a midnight clear. It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Thank you.
Widzę, że niektórzy z Państwa z pewnym niepokojem patrzą na to konfeti, które tutaj rozsypałam białe. Ja chciałam powiedzieć, że ja naprawdę mogę to poodkurzać po koncercie. To jest wczesny koncert. Tak, bo właśnie zdałam sobie sprawę, że to jest trochę niegrzeczne i może to być trochę brak szacunku dla pracy czyjejś intensywnej, ale tak. Kolejny utwór również był obecny na płycie Ellie Fitzgerald, z której przed chwilą naszą wersję It Came Upon a Midnight Clear zagraliśmy, ale był obecny w zupełnie innej wersji. Ja jednak uznałam, że najpiękniejsze są smutne kolędy, szczególnie te, które na przykład mają wesoły tekst, właściwie większość kolęd ma wesoły tekst, prawda? Oprócz tego, że jest zimno i ciemno. To jeżeli jest smutna muzyka do wesołego tekstu, nie wiem, to jakoś utrafia w jakiś taki czuły punkt we mnie i tak myślę, tak, w ten sposób się należy cieszyć. To moja ukochana angielskojęzyczna kolęda God Rest Ye, Merry Gentlemen. God rest you, merry gentlemen, may nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, that in that Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Europe and America, in Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats from the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Reagan said, we will protect you. I don't subscribe to this point of view. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Europe and America, sha-da-da-da, this is not sha-da-na-na-na, this is not soul cake, bum bum bum, bummer cherry, any good thing to make a
so merry, a sookig, a sookig. Please, good Mrs. Sookig. One for Peter, two for Paul. Three, the one who made us all. God bless the masters of this house and the master also, and all the little children that round your table grow. The cattle in your stable, the dogs at your front door, and all who dwell within these gates, we wish you 10 times more. We're so cake, a so cake. Please, good Mrs. A so cake. Bubble a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. A so cake, a so cake. Please, good Mrs. A so cake. One for Peter, two for Paul, three for one who made us all. Go down into your cellar and see what you can find. If your barrels are not empty, we hope that you'll be kind. We hope that you'll be kind with your apple and your pear, and we'll come no more a-soulin' till Christmas time next year. A-soo-cake, a-soo-cake, please go miss the soo-cake. Maple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. A-soo-cake, a-soo-cake, please go miss the soo-cake. One for Peter, two for Paul, and three for one who made us so. The streets are very empty. My shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. A soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. A soul cake, a soul cake. Państwa, na saksofonach grają Marcin Gańko, Jarek Botur i Tomek Duda. Na perkusji. Wstał teraz, więc nie dokładnie. Teraz nie będziesz grał, prawda? Teraz będziesz machał. Robert Rush. Autorem aranżacji oraz basistą dzisiaj, wyjątkowo dzisiaj, jest Wojtek Traczyk. Archanioł Gabriel z niebios wszedł, oczy jak płomień miał skrzydła.
jak śnieg. Bądź pozdrowiona, słowa te do Marii rzekł najukochańsza Pani. Gloria. Najświętszą Matką Panu czynicie, od wszech pokoleń chwała Ci i cześć, co rozgłaszali prorokowie, stanie się najukochańsza Pani. Gloria. Zadumała się cicho panienka, a Gabrielowi tak odrzekła: niech wielbi za to dusza moja Pana, najukochańsza robić ukulele na koncercie świątecznym. Odpowiedź może być tylko jedna. To jest piosenka z płyty. Może jest sobie tak. Milej będzie się mnie słuchać, jak będę grała i mówiła, prawda? Nie znaczy, że będę mówić większym sensem, ponieważ śpiewanie, a nie mówienie, a mówienie to jest zupełnie co innego. Nie trzeba myśleć, kiedy się śpiewa, kiedy się mówi, należy trochę chociaż myśleć. Może jednak przestanę, żeby powiedzieć to. Inaczej obudzimy się tutaj o 7:00. Była płyta, która towarzyszyła naszym świętom, też niemalże od kiedy pamiętam. Nie znałyśmy wtedy z moją siostrą ani słowa po angielsku, a więc mele kalikimaka znaczyło dla nas mniej więcej tyle samo, co reszta tekstu tego utworu. Dlaczego nagle taki klimat wchodził pośrodku płyty Binga Crosbiego, nie miałyśmy pojęcia, ale uwielbiałyśmy to. Moja siostra w ogóle słucha teraz. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Kalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be Hawaii's way to say Merry Christmas.
zaś jest tylko jedna zwrotka. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine all day and all the stars at night. Melakaliki Moka is Hawaii. Może odwlekę ten moment jeszcze przez chwilę, zanim zaczniemy grać, żeby wyjaśnić, że kolejne dwa utwory pochodzą z filmu, którego nie znałam w dzieciństwie, ale który na trwałe wszedł do naszego świątecznego repertuaru. Jest to film, który łączy dwa święta. Jedno dobrze nam znane i ugruntowane w naszej kulturze, które za chwilę będziemy obchodzić. Drugie... trochę z importu, ale ma swój odpowiednik, z tym, że no niezbyt dobrze brzmi miasteczko dziady, prawda? Miasteczko dziady, nie. Miasteczko Halloween, Danny Elfman i piosenki z tegoż właśnie musicalu. Przepraszam, zarejestrowałam zaniepokojone spojrzenie. Czy ja zaczęłam niewłaściwy utwór teraz? Nie, dobrze. Po prostu ty na ogół masz takie czujne spojrzenie, tak? Wojtek Draczyk, proszę państwa. Jeszcze raz. Nie, nie, nie. Stop, stop. Przepraszam, to moja wina. To się wytnie. Na żywo. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't there. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How I possibly come daddy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window, no, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh look, what's this? They're hanging mistletoe. They kiss, now that looks so unique. It's fire, they're gathering around to hear a story. Roasting chest that's out of fire. What's this? What's this? In here, they have a little tree. How queer, and who would ever think? And why? They're carving it with tiny little things. They got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Or could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to come and scare them or ensnare them. Only cozy little things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can be found. And in the place there seems to be good feeling all around. The smell of scripts, I swear I can hear music in the air. The smell of cranes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I wanna do, I wanna do, I want it for my own. Town? Raz i dwa i trzy.
sense there's something in the wind that feels like tragedy's at hand. And though I'd love to stand by him, can't shake this feeling that I've had. The worst is just around the bend, and will he notice my feelings for him? And will he see just what he means to me? I guess it's not to be. What will become of my dear friend? Where will these actions lead us then? Although I'd love to join the crowd in their enthusiastic clout, try as I may, it doesn't last. And chciałabym dzisiaj zagrać również piosenkę, która jest bardzo nowa, bo ukazała się dosłownie przed chwilą, ale idealnie pasuje mi do nastroju dzisiejszego wieczoru i do tej pory roku. Sprawiła, że zastanowiłam się przez dłuższą chwilę, dlaczego jedno z naszych tak zwanych, najważniejszych świąt obchodzimy wtedy, kiedy jest najmniej słońca, jest najciemniej. Nawet dzisiaj jest Nów, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest najkrótszy dzień roku przedwczoraj, dziś Nów, jest kompletnie ciemno. Może są takie miejsca, do których docieramy tylko w ciemności. Noc. Na płaszczu nocy milion gwiazd. Zapomnij, wszystko zapomnij. Gdy zamkniesz oczy, zniknie świat, który trzymałaś w dłoni. Gdy zamkniesz oczy, zniknie świat. W objęciach ciszy uśnie czas.
Dziękuję bardzo. Chciałam tylko wspomnieć, że słowa do tej piosenki napisała Ola Cieślak. Piosenka ukaże się w przyszłym roku na płycie Dom, współtworzony taki kolektyw nasz artystyczny z Bartkiem Weberem, Olą Cieślak i wieloma innymi wspaniałymi muzykami. Teraz wracamy do kolęd, ale nie byle jakich. To będą kolędy, które kiedy ich słuchałam w dzieciństwie, nie miałam pojęcia, że są to niemieckie kolędy, ponieważ słyszałam je w wersji, proszę uważać na to słowo, bo to jest takie słowo, którego już się nie używa, kiedyś było absolutnie kluczowe. To były wersje syntezatorowe. Więc tak dokładnie, reakcja świetna. Może najpierw zagramy, a później mogę opowiedzieć o nich jeszcze parę słów. My też przynieśliśmy swoje syntezatory. To jest pierwszy z nich. Ja przepraszam, muszę uruchomić najpierw drugi syntezator. Tych, którzy nas słuchają, chciałam zapewnić, że po prostu absolutna akcja jest porywająca tutaj na scenie w tej chwili. Dzieją się niesamowite rzeczy, to nie jest tak, że tutaj po prostu plączę się z mikrofonem, absolutnie nie. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Tą syntezatorową płytę stworzyli Hubert Bognermeier i Harald Schmidt. Płyta nosiła tytuł Sternenklang i miała bardzo piękną okładkę. To było wtedy kluczowe absolutnie dla dzieci, może i dla dorosłych. Kolejny utwór, który też znalazł się na tej płycie syntezatorowej. Taki prosta melodia. Jego twórcy podobno stworzyli go dosłownie na ostatnią chwilę przed pasterką, na której miał zostać wykonany, udowadniając, że deadline jest najlepszym przyjacielem artysty. Autorem muzyki jest Franz Gruber. To jest bardzo łatwo zapamiętać, bo jeżeli znacie Szklaną pułapkę, to tam czarny charakter nazywał się Hans Gruber, więc ten link świąteczny jest. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute Haar.
Zagramy teraz jedną z moich ulubionych kolęd, którą mam szczęście śpiewać. Jak to Janek mówi? Nieczęsto, ale chętnie? Jak to Janek Młynarski, kiedy razem występujemy, chociaż nie występujemy wcale, bardzo rzadko mówi, gramy ten program rzadko, tylko dla wybranych. I zawsze jest mi miło, kiedy w programie pojawia się szara kolęda. Przepraszam bardzo. Już. Kolęda tak szara jak twe oczy, jak chmury brzeg na podaniu. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość. Zniknie złość i serca chłód. Zniknie złość.
zakochamy się znowu. Wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt. Narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, to stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Za nas trochę wstyd. Bo gdy zmilknie w nas radość i dzień zwykły powróci już, ci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie. Gaba Kulka z zespołem. Szara kolenda za nami. Muzyka Krzysztofa Komedy. Słowa Wojciecha Młynarskiego. Niezwykle przejmujące. Przypomnę. Tomasz Duda, Jarek Botur, Marcin Gańko, Wojtek Traczyk, Robert Rasz, Gaba Kulka. Przypominam skład, ale to nie jest jeszcze ten znak, że to koniec kolędowania, czy też świątecznego grania i śpiewania, ale zanim wybije godzina 19, chciałbym zaprosić na estradę Małgorzatę Małaszko, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Szara kolęda wyzwoliła mnie z skojarzenia. Mogą państwo być zdziwieni, a zaczynają się tak. Niech idą w zapomnienie niewoli gnuśne pęta. Te słowa dręczą mnie od mniej więcej 2 tygodni. Dlaczego ten Wyspiański tak się na mnie uwziął, wywołując irytację? Nie wiem, ale doszłam do tego, że przypadków nie ma. Bo ta fraza to wyzwolenie, jego ważny dramat. A słowo wyzwolenie chyba, jak rzadko które, pasuje do tych zbliżających się świąt. Niech ten święty czas dla nas wszystkich, dla państwa obecnych tutaj, dla tych, którzy nas słuchają albo będą słuchali i oglądali,
będzie czasem wyzwolenia od trosk, wszystkich kłopotów, z którymi się mierzymy na co dzień, wszystkich przeszkód, wobec których stajemy czasami bezsilni. Niechżeż ten czas nie będzie czasem bezsilnym, ale dającym siłę, radość, nadzieję, że ten następny rok spędzimy razem tu w każdy piątek. Państwo przed swoimi odbiornikami, moi koledzy przed mikrofonami albo przy konsoletach. I że to będzie lepszy, no, dający nam radość czas i świąteczny, i zbliżającego się 2023 roku. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i dziś Gabię, na którą czekałam, no, Panów też, długo, ale no i ten dzisiejszy wieczór też nam, mnie na pewno dał dużo radości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No więc do siego roku i szczęśliwego Bożego Narodzenia. I jeszcze raz pieniędzy. Małgorzata Małaszko, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Kontynuujemy koncert, powoli żegnając się ze słuchaczkami i słuchaczami programu Drugiego Polskiego Radia, ale zapraszamy do włączenia streamingu na dwójkowym Facebooku, kanale YouTube czy na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl. Gaba Kulka z zespołem.
Jeszcze raz Marcin Gańko na saksofonie. Jarek Botur na saksofonie. Oraz Tomasz Duda na saksofonie. Robert Trasz na bębnach. Wojtek Traczyk na basie. Jest również autorem dzisiejszych aranżacji. Nasz czas już się kończy, ale ponieważ jesteśmy jeszcze dostępni online. Jesteśmy jeszcze online, więc zagramy dla was jeszcze jeden utwór, który gramy przez cały rok, chociaż tytuł wskazuje na to, że powinien być grany właśnie teraz. To jest piosenka z jednej z naszych nagranych wspólnie płyt. Nosi tytuł Christmas Party Song. Dziękuję, jedna osoba. I o to chodzi, właśnie o to chodzi. To takie zindywidualizowanie odbioru. The snow has covered up the street. The snow has covered up my mind. It felt solitary and delicious. How does a thought lodge in your head, so starved and yet so overfed, and fills you with sweet superstition? We walk past a closed candy store. I press my face against the glass. Cliché, oh joy, oh horror. Room, a drunken voice of reason sat down close to me and softly he implored, try not to fall in love and keep your wits about you. Put on an armor with a charm, repel and shine. This is important stuff. I know your heart's as full as a water balloon. It's a little too much, a little too soon. So spare yourself the suffering, girl. I guarantee you'll end up blue. Trust me, I've experienced with a similar circumstance of trying in love with you. And as that final thought rang by, I could hear a jangling, a breaking sound of a dozen New Year's resolutions. And all the smarts acquired by then, and all the self-help, and all the zen, were lost like small change bits. Only this was a little more perfect, it'd be easy to ignore, but it's flawed and therefore beautiful. So as a friend, won't you lend a hand and try and make it easier not to fall in love. This is important stuff. I know your heart's as full as a water balloon. It's a little too much, a little too soon. So spare yourself the suffering. I promise you will end up blue. Trust me, I've experienced.
similar circumstance of trying not to fall, trying not to fall in love, trying not to fall in love with you. Dziękujemy bardzo i wesołych świąt. Gawa Kulka, Robert Rasz, Wojtek Traczyk. I saksofoniści Tomasz Duda, Marcin Gańko. I oczywiście Jarek Botur, który popędził do wigilijnych przygotowań. Gawa Kulka z zespołem. To my serdecznie dziękujemy i to mimo infekcji dróg oddechowych. Taki koncert, drodzy Państwo. Niezwykle nam miło. Ja na koniec mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy mają Państwo jakieś plany na jutrzejsze późne popołudnie? Bo jeśli nie, albo jeśli chcieliby Państwo, a myślę, że chcieliby Państwo, odwiedzić dom Gaby Kulki, dom rodzinny, czyli z Konstantym Andrzejem Kulką, to zapraszamy o godzinie 15 na spotkanie i opowieści o czasie wigilijnym, czasie świąt Bożego Narodzenia właśnie w domu Państwa Kulków. To w dwójce oczywiście od godziny 15. Po tych pięknych życzeniach pani dyrektor Małgorzaty Małaszko, ja mogę tylko powiedzieć to, co na dziś. Dziś spokojnego wieczoru, bezpiecznych powrotów do domu. Roch Siciński, do usłyszenia.